Siemanko! Z tej strony El Diablo, to jest recenzja japońskiego horroru pod tytułem Paranormal Activity Tokyo Night. Po japońsku tytuł brzmi Paranormal Activity Dying Show Tokyo Night. Czy jakoś tak. Jeśli wśród was jest fan serii Paranormal Activity, to myślę, że japońska wersja ci się spodoba. Premiera filmu miała miejsce 20 listopada 2010 roku. Scenarzystą, jak i reżyserem filmu jest Toshikazu Nagae, a twórca produkcji inspirował się częścią pierwszą filmu z oryginalnej serii Paranormal Activity. Bohaterami filmu jest rodzeństwo mieszkające w Tokio, studentka Haruka Yamano oraz jej młodszy brat Koichi. Akcja filmu rozpoczyna się od powrotu Haruki do domu. Studiowała ona w San Diego w Stanach Zjednoczonych, czyli w mieście, w którym miała miejsce akcja filmu Paranormal Activity 1. Haruka spowodowała wypadek samochodowy, w którym potrąciła bohaterkę oryginalnej serii, Katie Featherstone. W wyniku wypadku Katie ginie, natomiast Haruka doznaje złamania obu nóg i postanawia wrócić z powrotem do domu w Tokio. Od czasu jej powrotu w domu zaczynają dziać się dziwne zjawiska. Na przykład przestawiony w inne miejsce zostaje wózek inwalidzki, czy pułapki nastawione na obcą siłę zostają naruszone. Z czasem obca siła coraz mocniej daje się we znaki, szczególnie w nocy, tak jak w oryginalnej serii, oraz zaczyna być niebezpieczna, przez co bohaterowie filmu zmuszeni są wezwać egzorcystę. Z czasem okazuje się, że tajemnicza siła zaczęła prześladować Harukę, po tym jak ta nieszczęśliwie zamordowała Katie w wypadku samochodowym. Zło, które wcześniej prześladowało Katie oraz jej chłopaka, Mikę, przeszło teraz na Harukę i prześladuje ją oraz jej rodzinę. Jako wielki fan horrorów oraz serii Paranormal Activity chciałbym polecić ową japońską wersję. Jako fan serii interesowałem się również filmami, które tworzone były w inspiracji na oryginalnej serii. Tokyo Night szczególnie mi się spodobało. Jest to film niezwykle klimatyczny. Początek może nie jest straszny, każdy weteran horroru może powiedzieć: o matko, znowu oglądam jakiś szajs. Polecam obejrzeć film do końca, bowiem dopiero w połowie filmu zaczynają dziać się coraz makabryczniejsze zjawiska, a klimat jest bardziej ciężki i przerażający. Cały film ogólnie jest w porządku, jednak od połowy do końca zaczyna być naprawdę przerażająco i zapada to w pamięć. Tak samo jak po obejrzeniu oryginalnej wersji. Seria Paranormal wyróżnia się specyficznym przebiegiem, jak i klimatem, który straszy nas ciszą, spokojem i z czasem rosnącym zagrożeniem oraz aktywnością obcej siły bez udziału muzyki i wybitnych efektów. Jeżeli wśród was jest fan serii Paranormal Activity, to polecam Tokyo Night. Myślę, że jak się komuś owa seria nie spodobała albo jej nie oglądał, to mimo wszystko Tokyo Night ma coś wyróżniającego i przerażającego. Polecam obejrzeć. Link do filmu na CDA macie w opisie, a ja już się z wami żegnam, tak więc cześć i do zobaczenia w kolejnym filmie.